Siemano Młodziarze, a więc tak, podkreślam na samym początku, że to jest teoretyczne, bardzo prawdopodobne rozwiązanie problemu z falowaniem obrotów. I teraz wytłumaczę parę rzeczy. To jest to, co zauważyłem już dawno, że 3.0, M54 3.0 w porównaniu do 2.2 czy 2.5 inaczej schodzi z obrotów, jest to bardziej wyregulowane niż 2.5, gdzie nagle trzyma te 1000, a nagle spada już szybko pach na te 700. Po prostu tam krokowy szybko obcina obroty i przez to właśnie powstaje ten problem tych kangurów, tego skakania. Bo jak tutaj zaraz Wam pokażę, tutaj falowanie dalej występuje na niskich obrotach, kiedy trzymam pedał gazu, ale nie wpływa to tak na jazdę wkurzająco, jak właśnie te obcinanie obrotów, kiedy sobie tam manewruję, czy parkuję, cofam, czy takie różne rzeczy robię, tak jak właśnie w 2.5 czy w 2.2. Także teraz odpalę silnik. Chwilę poczekamy, on nie jest rozgrzany super, bo trochę się ostudził, ale zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Poczekamy, aż on zejdzie z obrotów, ale to jest po prostu moim zdaniem wina mapy, która steruje krokowcem. Wiadomo, że 3.0 ma taki sam dwumas jak 2.5 i 2.2, co prawdopodobnie negatywnie będzie wpływać na te mniejsze silniki, ale to się na pewno da ogarnąć softowo. A dwa, że trzy osoby, jedna już kiedyś mi o tym pisała w komentarzach, a teraz dwie kolejne osoby napisały, ostatnio jedna właśnie też napisała u mnie na grupie, że wymieniła wszystko i w ogóle i nic to nie pomogło, dopiero właśnie tak zwany flash softu załatwił sprawę. Jak widzicie, te obroty sobie chodzą góra-dół. Tak samo jak 2.2 czy 2.5 u mnie było, ale to nie jest ten problem. Te obroty chodzą dlatego, że komputer daje bogatszą i uboższą mieszankę właśnie dla powiedzmy ekologii, ogólnie tak rzecz ujmując, chodzi właśnie o katalizatory, prawda? Ale co się stanie, jeżeli ja podbiję obroty i poczekam, aż one spadną? One sobie spadają. Bardzo łagodnie. W 2.5 u mnie było coś takiego. Pach, 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 pach. I to potem właśnie powoduje te kangury przy jakichś tam akcjach. On tu sobie jeszcze trochę faluje, bo się rozgrzewa. Ale kiedy wbiję mu... ten 1000, to niby występuje, trochę mi noga drży, ale to jest bardzo łagodne. Próbuję go zdławić, tak jak w 2.5, gdzie ta reakcja była naprawdę wysoka, duża. Tutaj się tego nie da. On lekko wbija na obroty, nie pozwala im opaść tak drastycznie. Czasami tutaj poniżej tej kreski, a czasami po prostu gasł. Tutaj nie da się tego zrobić po prostu. Jest tam malutki efekt, ale nie występuje to tak jak w tamtych silnikach. Także jak widzicie, jest to minimalna różnica. Pewnie wiąże się to też z tym, że skok tłoka w tym silniku jest po prostu inny. 3.0 jest po prostu tak zwanym strokerem, 2.5 po prostu jest zwiększona pojemność poprzez tylko skok tłoka i tak to działa, więc pewnie mapa sterowania krokowcem też będzie inna. Czasami, kiedy dojeżdżam do świateł, puszczam gaz, widzę, że ta wskazówka idzie bardzo powoli w porównaniu do 2.5, gdzie tam by już spadła, więc nagłe zrzucenie z biegu na luz
toczenie się powodowało te falowanie, bo on tam próbował sobie złapać, ale że samochód się toczył, dodatkowo jakieś tam różne informacje napływały, po prostu sterownik głupiał, a tu tego nie ma. Ja już nieraz obserwowałem, że jechałem właśnie z górki czy coś, wskazówka sobie stoi i nic się nie dzieje. No teraz nawet nie faluje, kiedy się rozgrzał. Praktycznie no jest tam leciutkie, ale to jest pikuś w porównaniu do tego, co było. O, tu był fajny przykład tego, jak to łagodnie się dzieje. Bardzo powoli schodzi. Także moją sugestią by było takie coś, żeby po prostu jest mod, który usuwa całkowicie krokowy i wtedy przepustnica nim steruje, czyli no wolnymi obrotami. Krokowy się zaślepia, usuwa się go ze systemu, ze softa i dużo ludzi już to robiło i chwali to. Być może to zrobię. Jest to właśnie powiązane z remapowaniem, czyli tak jak mówiłem w poprzednim odcinku o Disie, jest link podany, jak to zrobić, odblokować i w ogóle, i tam też taki mod można zrobić. Lub ewentualnie ktoś, kto jest ogarnięty, przesterować mapę sterowania krokowca. To tyle ode mnie. Wydaje mi się, że jest to do ogarnięcia. Ewentualnie, tak jak mówię, usunąć całkowicie. I być może tego spróbuję, bo wtedy reakcja na gaz jest bardzo, bardzo dobra, bardzo poprawiona. I na przykład tam ta Alfa, co stoi za mną, nie ma krokowca, 3.0 silnik, przepraszam. I jakoś to działa, obroty 700 tak samo ma i też ładnie schodzi z obrotów, nic nie dławi, wszystko jest fajnie, a tutaj jest taka akcja. Także moim zdaniem jest to typowo softowy problem, który można bez problemu ogarnąć. Dobrze, trzymajcie się, na razie, dzięki, cześć.